Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj zrobimy taką audycję, gdzie omówię parę doświadczeń z ostatniej soboty z poranka, bo wstałem o 5 rano i opowiem wam, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o filmowanie balonów, bo to było dosyć ciekawe wydarzenie. W ogóle od czego zacząć? Może od wcześniejszego eventu. Na Wojennych Opowieściach starałem się miniaczem trójką nagrać trochę takich scen rekonstrukcyjnych i wszystko wychodziło fajnie, jeżeli chodzi o ujęcia z góry, natomiast jeżeli chodzi o ujęcia na wysokości samych, powiedzmy, żołnierzy, czy tam rekonstruktorów, tak, czy obiektów, no niestety było słabo, dlatego że nie wiedziałem za bardzo, czy patrzeć na drona, czy patrzeć w ekran. I ciężko było ogarnąć bezpieczne loty, a jednocześnie dobre kadry. Skończyło się na tym, że z jednej rekonstrukcji miałem dosłownie może 10 sekund dobrego kadru. I sobie tak pomyślałem, no dobra, co możemy z tym zrobić, żeby było lepiej? Ale oczywiście te doświadczenia wcześniej już były, więc to nie tak, że wpadłem na genialny pomysł, tylko mówię, trzeba zastosować innego kłada, quadcoptera, czyli drona, jak zwał, tak zwał, koptera, który ogarnie mi loty w goglach, gdzie będę widział, będę miał pełną immersję, tak? I będę miał pełne zanurzenie, czyli będę widział dokładnie, jak co wygląda. Masa bardzo podobna, bo poniżej 250 gramów. Jakość też jest całkiem niezła, bo tutaj mamy 4K60, to jest GoPro rozebrane, to jest dziesiątka, wystarczy Hero 10. I opowiem wam, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o filmowanie, tym razem balonów o poranku, bo zależało mi na tym, żeby nagrać przygotowania do lotów. Tam było tych balonów około 14 załóg i to była szósta rano. Wstałem o 5, o 6 rano się rozgrzewali, więc już pokażę ten film. Dobra, mamy tutaj pierwsze ujęcia, jeżeli chodzi o helikoptery. Zależało mi, żeby mieć te helikoptery właśnie jak są w tych płaszczykach ochronnych o wschodzie słońca. I wyszło to dość dobrze. Filmowałem z filtrem ND16, tutaj była 1/100 sekundy. Fajne ustawienia ekspozycji. Jestem zadowolony z tego Hero rozebranego 10 i wygląda to naprawdę ok. No, super byłoby, gdybym miał kiedyś takiego zaprzyjaźnionego pilota, że można byłoby zrobić chasing przy starcie, ale póki co zadowala mnie to, że mogę sobie polatać przynajmniej przy helikopterach, czy nad, czy pod nimi, czy obok, bo nie jesteśmy niestety w Stanach Zjednoczonych. Tutaj cała ekipa dopiero się zjeżdża, także była to jedna pętelka rozgrzewkowa, ale klimat jest niezły, już widzę, tam dalej były mgły i rozgrzewam się do poszczególnych lotów. Ja sobie wziąłem wszystkie akumulatory małe, które miałem. To już jest drugi lot i widzimy, że już dwa balony są w powietrzu. I ten QAV, on jest dobry pod tym względem, że zapewnia zarówno takie loty establishing shot, czyli z daleka, gdzie możemy pokazać całą okolicę, ale oczywiście wtedy go wiatr trochę gnie i tutaj nie mamy żadnego gimbala, więc nie jest on stabilizowany, ale jednocześnie możemy się zbliżyć do obiektów i przelecieć na przykład nad nimi, czy pod nimi, czy obok, w bezpośrednim sąsiedztwie i pokazać to z perspektywy praktycznie osoby, czy niemal takiego, takiej osoby, powiedzmy, która by szła z gimbalem, albo wręcz latałaby jak ptak wokół danych obiektów. No i tutaj czekam na następne balony. Część ekip się mocno spóźniła, bo oni też do wieczora jeszcze działali, a część ekip już ma rozstawione balony i zaczyna startować. Ogólnie fajne wrażenie, jak się człowiek z tymi baloniarzami trochę zżyje. Ja tutaj miałem drugi raz pecha, bo drugi raz mnie nie zabrali. Tym razem nawet dostałem voucher, słuchajcie, i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że ten mój pilot, ja nie wiem, co on zrobił, bo wziął te vouchery, czy zdeklarował, że nas weźmie, po czym jak poszedłem do niego, to okazało się, że nie ma miejsca i nie może mnie zabrać, bo ma mały ten kosz. No mówię, dobra, no to przynajmniej nagram te starty i będzie coś fajnego, nie? I tu faktycznie, jeżeli chodzi o parametry, jakie nagrywałem, to jest 4K w 50 klatkach na sekundę, W, jeżeli chodzi o pole widzenia, czyli szerokie. Następnie mieliśmy stabilizację w Real Steady, bo tutaj stabilizację miałem wyłączoną podczas nagrań, tylko zapis danych z żyroskopu był w ramach klipu. Miałem kolory naturalne, 264 kodek pewnie, dlatego że mi to w miarę szybciej chodzi, 265 mi bardzo muli, a tej różnicy aż tak bardzo nie widać przy tych takich nagraniach amatorskich na social media. I tutaj jeszcze bitrate był high, chyba takie wszystkie ustawienia, jakby coś było potrzebne, to wam mogę napisać w komentarzu.
Te ujęcia, jeżeli oglądamy takie długie, 9-minutowe ujęcia, no to wiadomo, że one nie są super płynne i rwane, bo tutaj też zmieniała się sytuacja i chciałem nagrać za chwilę coś innego, ale możemy z nich wyodrębnić szereg dobrych fragmentów. Tak jak tutaj już widziałem, że mam słaby akumulator, spojrzałem sobie na napięcie, mówię, ląduję. No i kolejny lot. Zaczynam pod słońce, tak żeby mieć całą ekipę ze słońcem. Obawiałem się jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, że będę miał przepalone te ujęcia, ale nawet wyszły w miarę okej. Jestem dość zadowolony z tych ujęć. Na pewno dałoby się zrobić je jeszcze lepiej. Ale 6 rano to wiadomo, też mokro było, dosyć chłodno. Oni się dość długo rozgrzewali. I tu już widzimy pierwsze balony w powietrzu. Nie wiało jakoś specjalnie, więc stacjonarnie, leniwie, bardzo powolne te loty balonów. Akurat z tymi ekipami nie uzgadniałem, że się do nich bardzo zbliżę, tylko do mojej ekipy zbliżyłem się później, ale widzimy, jak to wszystko wygląda. O poranku ma to swój niesamowity urok. Wszystkie autka tutaj były ładnie zaparkowane i te ujęcia, tak jak powiedziałem, no tu widzimy surówkę praktycznie, tak? Surówkę, którą przyciąłem początek, koniec, ale tu widzicie całe te moje loty, więc widać, jak możemy zmieniać wysokości, jak możemy podlecieć bliżej, pokazać trochę detali. To oczywiście można też zastosować zwolnione tempo, bo o połowę można zwolnić, polatać trochę nad balonami. Ja tu byłem zaspany jeszcze, więc nie robiłem jakichś super tych ewolucji, ale mniej więcej widzicie, jakie są kulisy tego typu rannych sesji. I czasami jest też tak, że na pokazach, na e-show widzimy już gotowe efekty, a te przygotowania są naprawdę fajne i takie kluczowe. Można popatrzeć, jaki sprzęt ludzie używają, co oni tam robią podczas takiego rozkładania, ile oni mają osób w ekipie, jak to wszystko wygląda pod kątem użytkowania. No na pewno to jest zupełnie inne hobby niż nasze drony, bo tutaj trzeba mieć duże auto, najlepiej 4x4 z lepszym zawieszeniem. Do tego przyczepę, sam balon, sprzęt i jeszcze ludzi, którzy są nam sprzyjający. I ci ludzie nam na przykład, to będzie nasza załoga cała, tak? Czyli w ramach tej załogi będą na przykład podążali z autem i przyczepą za nami, gdzie lecimy. A specyfika balonów też jest ciekawa, bo po pierwsze, lecąc balonem, podobno, ja niestety nie doznałem tego zaszczytu w tym roku, może w przyszłym, ale już byłem przynajmniej bliższy. Podobno się nie czuję w ogóle wiatru. I podobno właśnie takie przeloty mają niezwykły urok, bo są też wolne i spokojnie można się delektować na niewielkiej wysokości w spokojnym tempie. Ja tutaj w ogóle, jak ten pilot powiedział, że nie ma dla mnie miejsca, to on powiedział, że bym jechał na jakiś inny punkt, na inny spot, z którego mnie weźmie, ale nie za bardzo mi to odpowiadało, bo w sobotę miałem latającą kawkę o 9:30, musiałem się do niej jeszcze przygotować, nie? Więc stwierdziłem, że odpuszczę takie rzeczy jak szukanie balonu po tych okolicznych wsiach, gdzie on przyziemił, i zamiana, bo to mi zajdzie do południa, a nie po to wstawałem o 5, żeby odpuścić latającą kawkę, więc wyszło jak wyszło. No jestem trochę rozczarowany takim lotem, nie? Bo on kosztuje tego typu przelot około 700, więc to mnie niestety ominęło, ale z drugiej strony mam dość fajne ujęcia, które można fajnie wykorzystać. Na razie tak na bieżąco to one wyglądają na taką surówkę, ale można, tak jak powiedziałem, wyciąć wiele fragmentów świetnych i pokazać dużo ciekawych rzeczy z życia właśnie baloniarzy. Nie chciałem specjalnie latać nad nimi, nie chciałem im tutaj przeszkadzać, więc te loty są w miarę spokojne. Jak widziałem, że się ktoś do mnie zbliża, tak jak tutaj, to starałem się trzymać dystans 3-4 metry i tak z nimi się zawsze umawiałem, że będę się trzymał mniej więcej na 3-4 metry, żeby im nie przeszkadzać, a jednocześnie żeby im pokazać. I starałem się też komunikować, bo to jest też ważne, słuchajcie, żeby ludziom mówić o tym, jeżeli chodzi o nasze zamiary, dlaczego chcemy filmować, jak to wychodzi. Ja im pokazywałem też na ekranie smartfona, jak to mniej więcej wyjdzie. Miałem nagrania z zeszłego roku. No i fajna sprawa, tutaj w ogóle część przebitek z zeszłego roku się załapała do programu TVN Style. Taki program jest, on był wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj był, tak? Czyli we wtorek o 18:45 na TVN Style to był program Co Słychać i tam była zajawka z całej tej baloniady, dużo moich ujęć, gdzie prosiłem też, żeby opisać
jako zamek, bo dla zamku to faktycznie mega promocja w tej telewizji. Dla mnie YouTube jest zdecydowanie kluczowy i tutaj nie zależało mi absolutnie na żadnym TVN style. YouTube jest wyszukiwarką i tam wszyscy ludzie, którzy potrzebują informacji czy pomocy, znajdą moje epizody. No i fajnie tak to wygląda, zobaczcie, więc to jest długi materiał, bo tutaj mamy kilka lotów, ale też widzimy, że coś ciekawego można zrobić. Może gdybym trochę cięższym kopterem, ja tutaj nie chciałem latać takim bardzo ciężkim, typu 5 cali, żeby nie narobić im szkód w przypadku jakiejkolwiek utraty zasięgu, czy awarii, czy wizji, więc ten maluch z osłonami, on nic nie zrobi, natomiast na pewno też on jest bardziej podatny na wiatr, bo tutaj widzę, że lekko ich gnie w tą prawą stronę. I też oprócz tego, że wiatr, to on nie lata jakoś specjalnie długo, bo lata 2-3 minutki. To wszystko. I to chyba było dla mnie takie najbardziej uciążliwe, to ten krótki czas lotu. Ale jakbyśmy te poszczególne nagrania wycięli, te najlepsze fragmenty, jeszcze można oczywiście zrobić czy jakiś speedrun, przyspieszenie, czy zwolnione tempo, to naprawdę wychodziło super. No i tutaj mamy jeden z ostatnich lotów już. Coraz więcej tych balonów w powietrzu i tutaj będę pewnie się za którymś z nich już nawiązywał do któregoś z tych balonów, pewnie mojego. Fajnie to weszło i to światło tak nisko i właśnie te balony startujące, część już w powietrzu, część dopiero startuje, a część dopiero się przygotowuje. Rewelacyjnie wyszło. A polecam wam bardzo serdecznie, najlepiej mieć kogoś zaprzyjaźnionego, żeby miał do nas zaufanie też. Bo baloniarze nie za bardzo przepadają za dronami, szczególnie jak latamy wysoko i też bez pozwolenia czy bez uzgodnienia, to tak średnio do tego podchodzą, ale jeżeli się ma kogoś zaufanego, to można jak najbardziej na nim polegać. No tutaj byłem przy tej mojej ekipie. Te ujęcia akurat w ostatnim klipie są niestabilizowane, więc to jest typowa surówka. Tutaj praktycznie oprócz przycięcia tego materiału z przodu i z tyłu, to nie robiłem nic. Także widzicie, jak to wygląda bez stabilizacji dokładnie, to nie jest stabilizowane. Ale dość fajnie ten materiał wyszedł, ja jestem zadowolony z tego doświadczenia, tak jak powiedziałem. No szkoda, że nie udało się przelecieć, ale może następnym razem. Ten voucher gdzieś mam, mogę sobie zadzwonić do pana, który koordynował loty. Ale no tak się złożyło, nie inaczej. QFV 2,5 chyba jest najlepszym moim takim ciekawym dronem ze względu na to, że łączy w sobie parę cech, między innymi to, że jest mały, lekki, ale jednocześnie na tyle duży, że dobrze lata. W powietrzu nie ma takiej sytuacji jak z tymi maluchami dwudziestkami, czy CineLog 20, czy na przykład CineRace 20, czy podobne, czy Pavo Pico. On naprawdę stabilnie, pięknie lata, taki smooth przeloty robi, wirtualne wycieczki, na przykład po obiektach, jest mniejszy od awaty, dużo lżejszy, dużo cichszy, nie jest taki upierdliwy pod kątem hałasu. Oprócz tego, że krótko lata, to naprawdę ja widzę w nim same zalety. Może dokupię więcej pakietów 650 mAh, bo latam na 450 i to jest za mało, ale może gdybym miał nowe pakiety 650 mAh, może byłoby trochę lepiej. No i to są już te końcowe kadry, kiedy mój balon wystartował. Ja jeszcze tutaj do końca na tym akumulatorze jechałem ile tylko mogłem, a za chwilę już będzie taka sytuacja, że będę już wracał. Tutaj wracam i tutaj mi już brakło pakietów, więc lądowałem gdzieś tak z 50-70 metrów od mojego stanowiska na końcówce akumulatora. Startuje następny balon, kolejne się przygotowują i taka oto przygoda pod kątem balonów. Słuchajcie, tak patrząc na to, realnie bardzo fajny jest ten mały dronik, ja się cieszę, to jest w ogóle projekt Niemca Philipp Freibot. Wykonanie, część rzeczy kupiłem, ja sobie go wykonałem, ale przebudował mi go i zoptymalizował Dominik z Drone Experta. Sam rozbierałem GoPro 10, dobrze to idzie. Zasilanie mam z kabla balansera, czyli ze złącza balansera tutaj z danego pakietu. I jest ok, no można było lepiej, na pewno jeżeli chodzi o pakiety, ale lata bardzo fajnie. Leciutki, spokojny, taka awatka, ale mini awatka. Miniacz jest też bardzo dobry, fajnie byłoby też w goglach spróbować któregoś razu. Nie mam tych gogli DJI Goggles 2, mam tylko V2, więc one nie nadają się do współpracy jeszcze z tymi miniaczami, ale może coś wymyślimy w międzyczasie i damy radę. Może spróbuję na przykład na goglach z wejściem HDMI i z DJI RC Pro.
też jest taka możliwość. Czy na dzisiaj to wszystko? Chyba tak. Jeżeli chodzi o treningi, jakie treningi robiłem? Wolne pojazdy, na przykład kombajny podczas... W poprzednich latach oczywiście, nie teraz. Kombajny podczas żniw, to było to, traktory, bardzo fajnie. Jakieś kosiarki samojezdne można wykorzystać, nawet jak kumpel ma i kosi, to można za nim podążyć. Wolne samochody, autobusy czasami i takie rzeczy, jeżeli chodzi o treningi, ale daje to satysfakcję i później jest takie wrażenie, że mamy ujęcia, które łączą w sobie krajobrazowe, wirtualne wycieczki i też taki chasing, czy takie przeloty, takie pasy, które dają nam idealne, jak w grze praktycznie, odniesienie do tego, co tam się działo. Dzięki Wam za uwagę, dajcie znać w komentarzu, jak to wszystko wyszło. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, na kawce się widzimy w sobotę. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, a przeprowadziłem dzisiaj też wywiad z Kamilem Bargielskim, on trochę większymi kładami, bo 7-calowym, 7,5 Crocodile i Chimera i też ma jeszcze jeden model, AOS ma bodajże Phoenix, natomiast wleciał na Matterhorn i obleciał Matterhorn dookoła, opowiadał dzisiaj o tym. Jest w teamie 250 gramów szczęścia, dzisiaj na live'ie będzie, natomiast przygotuję też epizod na YouTubie, gdzie będzie już lepszej jakości materiał pod kątem ujęć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia, pa!